Hej, cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony 352 i moi drodzy, witam Was w kolejnym odcinku serii Zagrajmy w Gothic 2 Odyseja. Kurczę, moi drodzy, miałam już nie nagrywać dla Was więcej odcinków na zapas, ale to jest silniejsze ode mnie. Szczególnie, że mam czas na granie, więc to robię. Myślę, że będę miała odcinki nagrane pewnie na jakiś miesiąc nawet. No nie wiem. Dzisiaj, moi drodzy, ruszymy wątek fabularny, więc lecimy prosto do malarza. Zastanawiam się, skąd będzie do niego najbliżej. Można by było się teleportować do Latarni Morskiej. Przejść sobie do teleportera, tepnąć się z teleportera. Myślę, że to nie byłoby chyba głupie. Niestety, ale nie mamy tam na razie nic bliżej. Chociaż kusi mnie bardzo, żeby zająć się jednym questem jeszcze dzisiaj, zanim zaczniemy jednak tą fabułę. Myślę, że możemy spróbować to zrobić, bo jest taki jeden questik, który się nazywa Runy Tarroka i to jest zadanie, które się odblokowało dzięki temu właśnie, że Tarroka nie wydaliśmy. To będzie miało jeszcze więcej innych profitów. I on sobie teraz siedzi na północy Korinis, niedaleko. Która jest w ogóle godzina w grze? 17. To jeszcze się prześpimy do rana, żeby był ładny, piękny dzień, a przynajmniej pełny dzień, żeby było rano. I pójdziemy do niego, dlatego że fajnie by było mieć dostęp do tych run. Dzięki temu zdobędziemy na przykład runę teleportacji do klasztoru i tak dalej. Więc myślę, że będzie to warte uwagi. Możemy nawet sobie przejść chyba tędy. Będzie szybciej. Tarrok powinien sobie gdzieś tutaj siedzieć w krzaku. On dosłownie, o właśnie, już nawet widzę, że chce ze mną porozmawiać, więc włączmy lokatora, zróbmy zapis i najpierw zajmiemy się tym zadaniem, żeby nam się było łatwiej poruszać po wyspie. Fabuła jeszcze może zaczekać. Myślę, że i tak dzisiaj dotrzemy jeszcze do malarza. Tarrok zapytać, czego człowiek chcieć na Khorinis. Orki wygrać wojna. Ludziom lepiej odpłynąć. Mam polecenie odszukać uciekinierów i ustalić, jak wygląda u nich sytuacja. Ci uciekinierzy rozlokowali się w różnych obozach, jak tu, na farmie Onara lub w klasztorze. Możliwe, że Tarrok pomóc dla człowiek szybciej dotrzeć do inny człowiek. Jak? Tarrok znaleźć kamienie runiczne, za pomocą których człowiek móc teleportować się w inne miejsca. Masz kamienie teleportacyjne. Doskonale. Bardzo by mi pomogły. Jesteś gotów mi je oddać. Tarrok ich nie potrzebować. Człowiek może je zabrać. Dasz mi te kamienie teleportacyjne. Tarrok ich nie mieć. Tarrok je znaleźć, ale nie dotykać. Magia ludzi być tabu dla orków. Tak. Kto ci to powiedział? Szamani orków tak mówić. Zaklęcia być dla szamanów, nie dla zwykłych wojowniki. Jasne. A gdzie znalazłeś te kamienie? W różne miejsca na wyspie. Tarrok móc zaprowadzić człowiek tam. No dobrze. Ile wszystkich run znalazłeś? 5. Jeden z nich być tuż obok. Tu, w jaskinia, tam gdzie pełzacze. Dobra, więc idziemy od razu po pierwszy kamień. Bodajże kamieni jest 5. Ostatniego nie uda nam się zdobyć. Co tutaj nie ma przejścia? Jest. Boże. Jednego nam się nie uda zdobyć, ponieważ jest dostępny w Korinis. No, a jak się domyślacie, do Korinis jeszcze chwilowo nie mamy dostępu, bo za niedługo będziemy mieli, więc myślę, że za parę odcinków uda nam się go zdobyć, ale jeszcze nie teraz. No, jak widać, tu powinna być gdzieś runka teleportacyjna. Mogę otworzyć ten kufer? Bez właściwego klucza nigdy tego nie otworzę. Ej, zaraz, no tu powinna być runa. Łaj, tu jej nie ma. W legowisku pełzaczy, chyba że po drugiej stronie będzie, bo mi się kojarzyło, że tu była pod naszymi nogami. Ale może faktycznie być tutaj, bo była mowa o legowisku, nie? Nie wiem, czy jest tutaj coś takiego jak runa? Jest. Dobrze. Teleport do przełęczy Korinis. Pierwsze ułatwienie już mamy. Pierwszy teleport, który nam pozwoli się przemieszczać. Ja już dawno powinnam te teleportery zrobić. Niepotrzebnie w sumie z tym tak długo czekałam. Bo już tyle razy biegłam tam do tego malarza i w tamte okolice, żeby się ten teleport przydał. Ale super, bo to jest pierwszy teleport, który zdobyliśmy i pierwszy, który nam się przyda jeszcze w dzisiejszym odcinku. Sprawdzamy dalej. Zobaczymy, gdzie tym razem będziemy musieli iść
Starokiem. Witam. Znalazłem kamień teleportacyjny. Gdzie mogę znaleźć pozostałe? Tarok nie pamiętać dobrze. Musimy pójść do gospody w pobliżu klasztoru. I co było potem? Tarok przyjdzie tam i przypomni sobie, gdzie być runa. No dobrze. W takim razie w drogę. Dobra, zastanawiam się, którędy on pójdzie, ale chyba mało mnie to powinno interesować. Przy gospodzie, tak? No to najbliżej będziemy mieli chyba tym razem z przełęczy akurat. Gdzie to jest? Halo, przełęcz Korinis, tu jest. Super, bo tu też mamy pusto. Tędy powinno być blisko. Z malarzem sobie porozmawiamy później. Tu widzę, że jakieś roślinki nie zebrałam. Ewentualnie wyszła sobie sama spod ziemi. Wszystko jest możliwe. Powiem wam, że dłużej będziemy w tym trzecim rozdziale niż myślałam, bo daję sobie radę w Jarkendarze, bo już tam byliśmy. Myślę, że tam nie będzie gorsze, jakby gorzej, nie? Więc to będzie dobry pomysł. Trzeba Taroka znaleźć. Gdzie on jest? W pobliżu gospody. Tu jesteś. Tylko oni pewnie zaczną do mnie strzelać? No, chyba nie. Ale wolę podejść tak na sejwie, żeby nie było. No i jestem. Przypomniałeś sobie, gdzie można znaleźć drugą runę. Tak. Tarok przypomnieć sobie. I gdzie ona? Człowiek znaleźć runę na cmentarzu obok gospody. Dobra, czy on będzie tutaj stał? Cmentarz obok gospody. No to tutaj jest cmentarz. Jest runa. Teleport do gospody. Przyda się, tylko pytanie, gdzie on mnie przeniesie. Możemy od razu sprawdzić, czy dostanę wciry, jak go użyję na przykład. Typu, gdzie on mnie tepnie do tej gospody. Tak. Dostajemy wciry, ale łatwo tego uniknąć. Ciekawi mnie bardzo, gdzie jest Tarok, bo... Mogę zebrać te strzały? Nie mogę. A tutaj jesteś, dobra. Znalazłem runę. Gdzie mogę znaleźć następną? Tarok nie pamiętać dokładnie. Na pewno. Pomyśl jeszcze. Tarok coś sobie przypominać. Runa nieopodal stąd. Człowiek iść za Tarok. Dobrze, prowadź. Dobra, pewnie dostanę właśnie w głowę. Mi się wydaje, że ja chyba wiem, gdzie on idzie, więc... Kurde, ten najemnik mi tutaj bardzo psuje szyki. Dobra, Tarok, bo może to by szybciej jednak poszedł. Dobra. Tamten się odczepił ode mnie. Dobra, no to zobaczymy, gdzie Tarok pójdzie. W ogóle mam tylko troszeczkę mniej życia od niego. Ciekawa sprawa. Ale te runki tak nam się przydadzą, Jezu. Że naprawdę. Zapowiada się wszystko dobrze. No i tak jak wspominałam, będziemy dłużej w trzecim rozdziale, bo uważam, że możemy na spokojnie robić Jarkendar w trzecim, zanim wyruszę dalej. Szczególnie, że jak będziemy wracać na kolejne wysepki, to jest dosyć ciężko z nimi. Witaj. Dlaczego się zatrzymaliśmy? Czy jest tu gdzieś runa? Nie tu, ale na wysepce. Tarok teraz przypomnieć sobie. No dobra, zobaczmy, czy uda mi się ją znaleźć. Dobra, zobaczymy, gdzie ona tym razem będzie prowadzić. Raczej nie do klasztoru, bo ona jest chyba gdzie indziej. Do majątku ziemskiego, czyli w sam środek orków, tak? Możemy to oczywiście stestować i zobaczyć, ale obawiam się, że mnie to zabije. Jak się tepnę do majątku. Nie! O Jezu, to tutaj, dobra. To F12. Ej nie, to idealnie, bo nie będziemy musieli złazić na dół, tylko od razu będziemy u Onara. Dobra, to akurat bardzo, bardzo dobrze. To idziemy do Tarroka. Mam runę. Teraz powiedz mi, gdzie szukać czwartej. Tarok może powiedzieć.
runa być w jaskini na północy. A możesz dokładniej opisać miejsce. Tarrok nie wiedzieć, jak opisać. Człowiek iść za Tarrok. Kiedy my tam dotrzeć, Tarrok wtedy powiedzieć. No cóż, chodźmy. Wydaje mi się, że mogę sobie pobiec bez niego, bo wiem, gdzie to jest i on powinien mi się tam chyba zrespić, więc pobiegnę sobie sama. To będzie w tej jaskini z cieniostworami, nieopodal klasztoru, więc chodźmy. On powinien się zrespić na miejscu, skoro, wiecie, tak dosyć daleko od niego odbiegłam. Bo pamiętam, że właśnie nie czekałam na niego, bo sprawdzałam w solucji, gdzie ta jaskinia jest i w ogóle. Więc zaraz powinniśmy być zresztą na miejscu. Tu już jest ten posąg Innosa i Tarrok powinien zaraz tutaj gdzieś stać. W ogóle tutaj nie zebrałam sobie roślinek. Ciekawe. O, widzicie? Jest już na miejscu. Stój. Tu gdzieś być ta jaskinia. Bardzo blisko. Dobrze. Więc chodźmy tam. Nie. Tarrok zostać tu. Uprzedzić człowieka, jeśli nadejść orkowie. Orkowie. Już zaszli tak daleko na północ. Orkowie poszukiwać uciekinierów. Dlatego tu łazić zwiadowcy. No dobrze. W takim razie pójdę sam. Dobrze. Tarrok uprzedzić człowieka, jeśli zobaczyć zwiadowców. Wtedy człowiek musieć radzić sobie sam. Już widać, że są, bo już mi się tam pojawili. Więc... uzbrójmy się może. Jednak. O, widzicie? Mamy ich. Jak widzicie, Tarrok mi pomaga. To akurat bardzo miłe, że jest pomocny w tym względzie. Tylko nie mamy go chyba w ekipie, więc... że tak powiem, nie dostanę chyba expa za niego. Okej, ty strzelasz z kuszy. No, jak widzicie, nie dostałam jednak expa. Brzydko. W tej jaskini się chyba coś zrespiło. Nie, ja tutaj nie byłam. Ty, bo ja cały czas myślałam, że my tu byliśmy. Nie byłam tutaj? Wychodzi na to, że nie. Nie, nie byłam. Zresztą on też nie bez powodu, podejrzewam, nie chciał tu wchodzić, bo wiedział, że tam jakiś ork pewnie zginął. Ja byłam taka pewna, że myśmy tutaj byli, wiecie? Jest teleport do klasztoru. Bardzo pięknie. O to mi chodziło. I co? I możemy odesłać Tarroka. On teraz pójdzie pod miasto Korinis. A my tam pójdziemy dopiero później. Jeszcze sobie brońkę zbiorę. Witaj. Znalazłem runę. Gdzie znajdę ostatnią? To Tarrok pamięta. Runa być w mieście. W mieście. Doskonale. A gdzie konkretnie? Tarrok widzieć, jak Grant schować ją w kufer. Kim jest Grant? Grant być przywódca najemników, którzy walczyć dla orków. I gdzie znajduje się kufer Granta? Grant mieć kwatera w koszary. Tam jego kufer. No dobrze. Gdzie się spotkamy? Tarrok będzie czekać na człowiek przed miastem, obok jaskini. Dobra. No i pięknie. No to możemy już kontynuować wątek fabularny, tak jak obiecałam. Chociaż nie powiem, kusi tam, żeby w okolicy wioski rybackiej się przejść wzdłuż wybrzeża i na górę. Ale to jeszcze może poczekać chwilę. Przełęcz. Idziemy do naszego malarza. Zobaczymy, co on chce od nas. No i jak się uda, to dzisiaj wejdziemy jeszcze do Korinis, więc będziemy mogli też spróbować w sumie z tą runą. O nie, tutaj jest coś pod kamieniem. Wielka szkoda. Dobra, malarz, czy sam mnie zagada, czy nie? Nie, ale ja mogę jego zagadać. No dobra. Hej, ty. A co malujesz? Prawie wszystko. Obecnie maluję gospodę w Korinis. Ale lubię także malować podobizny. Podobizny. Tak, podobizny. No, inaczej mówiąc, portrety.
Kilka tygodni temu zobaczyłem bardzo niezwykłą twarz pewnego nieznajomego i natychmiast zrobiłem szkic. Ten obraz wyszedł mi tak dobrze, że od razu chciało kupić kilku ludzi. A więc nawet sprzedajesz swoje obrazy? Oczywiście. W końcu z tego żyję. To mi przypomniało, że miałem sprzedać 3 obrazy, ale nie mogę się stąd wydostać. Mógłbym je sprzedać za ciebie. Jeśli mi należycie zapłacisz. Dlaczego nie? Każdy obraz zazwyczaj sprzedaję za 150 sztuk złota, a 50 z tego niech będzie twoje. To ci pasuje? Tak. A kto ma być nabywcą? Po pierwsze, gubernator Larius. Ponieważ orkowie przejęli Khorinis, nie potrafię ci powiedzieć, gdzie go szukać. Znajdę go. A kolejne 2 obrazy. Drugi obraz przeznaczony jest dla człowieka o imieniu Gregor, który przebywa w górach. Może bardziej konkretnie. Tu dookoła są góry. Ten Gregor miał wysłać do mnie posłańca, z którym miałem się spotkać tego wieczoru. Miejsce spotkania znajduje się nad jeziorem, które można zobaczyć poniżej, w drodze na farmę Onara. Spotkanie powinno się odbyć o 8 wieczorem. Dobrze. A trzeci nabywca? Trzecim jest czarny McCorgan, który teraz przebywa w Khorinis. Prowadzisz interesy z czarnym magiem. Nie patrz na mnie z takim wyrzutem. On po prostu chce ode mnie kupić obraz. Chyba nie ma w tym nic złego. Kto wie? W tym, że ten czarny mag tak bardzo chce ten obraz, jest coś podejrzanego. Dlaczego zaraz coś podejrzanego? Ten człowiek po prostu przechodził tędy razem z kilkoma orkami i ich najemnikami. Chwileczkę. Oni po prostu przeszli obok ciebie i nie zabili. Jak widzisz. Co prawda, to najpierw rzucili się na mnie z bronią i groźnie zapytali, kim jestem. Ale kiedy powiedziałem im, że jestem tylko malarzem, schowali broń. Jak to? Tak po prostu. No tak, coś w tym rodzaju. Czarny mag zobaczył obraz nieznajomego, który akurat malowałem i zapytał mnie, kogo obraz przedstawia. Powiedziałem mu, że to jest tajemniczy nieznajomy, który walczył ze smokami w Khorinis. Wtedy kazał zostawić mnie w spokoju. Ale powiedział mi, że koniecznie muszę mu oddać obraz, jak tylko skończę go malować. O czym ty mówisz? Nieznajomy walczył ze smokami. Chyba sam w to nie wierzysz. Przecież nie mówiłem, że w to wierzę. Powiedziałem magowi tylko to, co usłyszałem od innych ludzi. Nic więcej. A on coś na to powiedział. Niewiele. Powiedział tylko, że nazywa się Cordian i że jest najwyższym czarnym magiem w Khorinis. Kiedy skończę malować, muszę odnieść obraz do Khorinis. No dobrze. Skoro tak uważasz. Ale jak bez przeszkód dotrzeć do miasta? Zanim zdążę słowo powiedzieć, orkowie posiekają mnie na kawałki. Masz rację. Trzeba coś wymyślić. I to koniecznie. Trzeba mieć coś, co da ochronę przed orkami. I cóż to ma być? Przykro mi, ale chyba zapomniałem. Jakiś symbol. Ale jaki właśnie? Chociaż pamiętasz, od kogo miałeś dostać ten symbol? Od posłańca czarnego maga. Ale niestety, zapomniałem jego imienia. Co więcej, nawet nie pamiętam, gdzie miałem się z nim spotkać. No wspaniale. Zdaje się, że jesteś nieco zapominalski. Wybacz, ale jestem malarzem. Muszę myśleć o ważniejszych sprawach, a nie o spotykaniu się z jakimiś nieznajomymi. Dobrze. To jak mam wykonać twoje zlecenie? No cóż, nie wiem. Ale wiesz co? Najpierw poszukaj pozostałych 2 nabywców. A może z czasem przypomnę sobie, co uzgodniłem z czarnym magiem. Oto 3 obrazy. Udanych transakcji. No i dobra, czy ja mogę sobie zobaczyć te obrazy? To jest portret, prawda? Portret. Portret bezimiennego. No oczywiście. Wiadomo. Tak, pierwszą osobę to był gubernator Larius. No to lecimy w takim razie do obozu na farmie Onara. Tu jest Lutero, ale Larius jest tutaj. W ogóle tak się skapnęłam podczas rozmowy, że przecież myśmy zabili tego Gregora, no nie? Więc jakim cudem jego posłaniec może przyjść po obraz? Przyniosłem ci twój obraz. O czym ty mówisz? Jaki obraz? Nie rozumiem, o co ci chodzi. No, obraz, który miał dla ciebie namalować mistrz Giacomo. Giacomo. Ach, artysta malarz. Tak, racja. Zamawiałem go u niego. No, na co czekasz? Dawaj obraz. Nie chciałbyś wcześniej na niego spojrzeć. Nie obawiaj się. Zrobię to później.
Ale teraz mnie zostaw, mam ważne sprawy. Jak sobie chcesz. Ale potrzeba trochę złota, aby zapłacić za obraz. Co, złoto? No dobrze, niech będzie. Ile żąda mistrz Giacomo? 150 sztuk złota. Tak, tak, pamiętam. Tyle Giacomo chciał. Oto twoje złoto. Dobra, drugą osobą był ten bandyta, tak? O 20 mieliśmy się z nim spotkać. Z tego co pamiętam, tak? Dobra, Giacomo, bla 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 bla. Dobra, no to chyba najlepiej by było wziąć się teleportować do naszego malarza na przełęcz. Przespać się u niego do wieczora. Zeskoczyć na dół do posłańca i wrócić tutaj potem teleporterem z powrotem. To chyba ma sens. Albo nawet nie u niego się przespać, tylko tutaj u Bengara. W ogóle widzę, że Bengar do siebie jeszcze nie przyszedł. Dobra, bo tu jest szopa. Może ja nie chcę spać w szopie. Okej, no to śpimy do wieczora. Siup. I zeskoczymy sobie na dół. Niestety jest dosyć ciemno. No ale to już nic na to nie poradzę. I siup do wody. Zobaczmy. Okej, widzę bandytę. Nie trudno go zauważyć. Zróbmy lepiej zapis, żeby nie było jakiegoś przypału. Kim jesteś? Na to pytanie odpowiem tylko wtedy, jeśli jesteś tym człowiekiem, na którego czekam. Może właśnie nim jestem. W takim razie powiedz mi, kto cię przysłał. Przysłał mnie malarz Giacomo. Mam dostarczyć obraz niejakiemu Gregorowi. W takim razie dotarłeś na miejsce przeznaczenia, mój chłopcze. Daj mi tę bazgraninę. Bazgraninę. Sądzę, że mistrz Giacomo nie ucieszy się, kiedy mu przekażę, co myślisz o jego dziele. I co z tego? Myślisz, że zmartwia się tym, że ten stary pryk się dowie o moich słowach krytyki? Jak sobie chcesz. A co z zapłatą? Trzymaj tu złoto i zwiewaj stąd. Jesteś jakiś nieprzychylny. A mogę zapytać, po co Gregorowi ten obraz? Oczywiście, możesz pytać. Ale nie dostaniesz odpowiedzi. A teraz spadaj. Zaczynasz mnie wkurzać. Witam. Mam jeszcze pytanie. Już ci wszystko powiedziałem. Spadaj. Czy ja mogę go zabić? Czy się coś stanie, jak go zabiję? Chyba nie. Kiepski mieczyk, dżin, ryba. Portret mu zostawię, bo w sumie to miał jakby załatwić tutaj. Dobra, teleportacja do przełęczy z powrotem. Odpalę zaraz pochodnie, bo akurat nawet dla mnie jest ciemno. A tym bardziej dla was. Ale już nie chciałam tak odpalać, bo i tak byśmy, wiecie, mieli skakać do wody, więc nie dałoby to nam zbyt wiele. Zobaczymy, co nam się uda tutaj zrobić. Jeszcze zaraz więcej. Miejmy nadzieję, że sobie chłop przypomniał. Sprzedałem obrazy Lariusowi i Gregorowi. Oto 200 sztuk złota, które za nie otrzymałem. Dobrze. Swoją część już odjąłeś. Kiedy sprzedasz trzeci obraz, z tego też weźmiesz sobie należną część. A tymczasem przypomniałem sobie, gdzie znajdziesz posłańca Czarnego Maga. No i gdzie? Miałem się z nim spotkać w jaskini za miastem. Ale gdzie, tego dokładnie nie wiem. Ale za miastem nie ma tak dużo jaskiń. Więc bez trudu znajdziesz to miejsce. Posłaniec zaprowadzi cię do Kordiana. I abyś mógł bez przeszkód przejść do miasta, musisz być ubrany w ten oto ubiór niewolnika, który mag mi dał. To konieczne. Jak dla mnie, to możesz zostać w swojej zbroi. Ale potem nie zdziw się, jeśli zabiją cię u bram miasta. No dobrze. Daj ten ubiór. Masz. Noś go tylko w mieście i na spotkaniu z posłańcem. Zdaje się, że to ubranie pochodzi z Arantu.
Dlatego miejscowi mogą cię wziąć za asasyna i napadną na ciebie. Ponadto nie możesz nosić broni jako niewolnik. To może spowodować, że orkowie i ich sojusznicy będą wobec ciebie podejrzliwi. Jasne. Tak, już to zrozumiałem. Więc życzę ci powodzenia. I niech Inous ma ciebie w opiece. Dobra, no to myślę, że możemy się teleportować do latarni morskiej. Tam się przespać. I załatwimy to na spokojnie, prawda? Cześć, Fernando. Dobra, bo jest ciemnica, jak nie wiem. Nie było nic mowy o żadnej godzinie konkretnej. Więc uznajmy, że będzie teraz dobrze. Zaraz się przebierzemy w ciuchy, tylko najpierw stąd wyjdziemy kawałek, żeby mnie nikt nie zaatakował. Jestem ciekawa, czy jak w tym ciuchu podejdę pod w ogóle Corinis, to czy mi zrobią jakąś krzywdę. Nie wiem, przepaska niewolnika. Musimy zdjąć broń, tak? Myślę, że hełm akurat może zostać, chyba nie? Jestem bardzo ciekawa, czy nas zabiją pod samym Corinis, jakbym tak podlazła sobie. Czy nie? Aha, bo tutaj teraz już nie ma przecież tych strażników. No tak. Ale chyba nie ma co tego na razie próbować. Zobaczmy, już widać, że ktoś jest w środku. A, wiecie co jeszcze byśmy musieli zrobić? Tylko ja się muszę na szybko jeszcze ubrać we właściwe ubrania. Bo jeszcze bym podeszła sobie do Tarroka, bo on powinien tutaj być. Gdzieś w okolicy. O, właśnie. Okej, nie mogę z nim rozmawiać? Czyli rozumiem, że muszę mu powiedzieć dopiero jak już zdobędę, nie? No dobra, ale musimy na niego też uważać, bo on też może nam zrobić krzywdę. Także uważajmy na siebie i lećmy. Zaraz się dowiemy, co tutaj się dzieje. A przed nami widzę sam przywódca najemników. Hej, ty. Będzie bardzo ryzykowna? No wcale nie. Klucz do opuszczonej kopalni. No nie wierzę. To on miał cały czas kluczyk do kopalni, która prowadzi do Górniczej Doliny? Witam. Kim jesteś? Możliwe, że ci odpowiem. To zależy od tego, dlaczego tu jesteś. Przysyła mnie Giacomo. A dlaczego on sam nie raczył przybyć? No cóż. Zdaje się, że był bardzo zajęty. No dobrze. Właściwie to mnie nie obchodzi, dlaczego ten malarzyna nie zjawił się sam. Chociaż. Domyślam się, dlaczego on tak postąpił. Co masz na myśli? Chłopak po prostu narobił w spodnie. To oczywiste. I ty też narobisz, jeśli będziesz musiał przechodzić przez szeregi orków. Szykuje się sprawa naprawdę niebezpieczna, co? Aha. A co, boisz się? A jak? Moje kolana już się trzęsą. Nie obawiaj się. Jeśli zrobisz to, co ci powiem, nic ci się nie stanie. Kim jesteś? Nazywam się Grant i należę do najemników orków. Nic więcej nie musisz wiedzieć. Co dalej? Teraz zaprowadzę cię do miasta. Tam oddasz obraz mistrzowi Kordianowi. Po co takie korowody? Przecież tobie mogę oddać obraz. To nie takie proste. Mistrz Kordian zechce obejrzeć obraz przed jego przekazaniem. Jeśli obraz mu się nie spodoba, prawdopodobnie będziesz musiał zabrać go z powrotem. Dopóki mnie nie skróci o głowę, nie powinienem się przejmować. Oczywiście, to może się zdarzyć. Więc nie denerwuj wielkiego czarnego maga. Jasne. Dobrze. Nie będę. Kiedy będziesz gotowy, daj mi znać. Wtedy wyruszamy. Wprowadź mnie do Kordiana. Dobrze. Idź za mną. Dobra, kurczę, ruszamy. Zobaczymy, jak nam się to wszystko tutaj uda. Ojejku, dobra. W sumie nie dziwię się, że oddalili Tarroka, bo właśnie pomyśleli, że mogłabym z nim tutaj iść, więc byłby atak. Błagam cię, nie cuduj.
Grant, bo naprawdę będzie niedobrze. Tam są rzeczy w tym rynsztoku, ale nie będę jakoś specjalnie, może za nimi biegać. Mam nadzieję, że nic mi się nie stanie. Raczej nie, jak widzicie, orkowie mnie nie biją. Kurczę, no widzicie, że ich jest dużo? No dużo, dużo. Dobra, robimy F10 i lecimy. Tu jest jakiś mag, czy byśmy szli do niego? No, jesteśmy na miejscu. Tam stoi mistrz Kordian. Kiedy będziesz z nim rozmawiał, zwracaj się do niego z szacunkiem przez mistrzu. I nawet nie próbuj przejść z nim na ty. Jasne. Jasne. Po skończonej rozmowie, przyjdź do mnie. Gdzie cię znajdę? W koszarach. Wiesz, gdzie to jest? Tak, dobrze. Tylko nie każ mi zbyt długo czekać, bo się rozgniewam. Przypuszczam, że jesteś przywódcą czarnych magów. Tak. Jestem Kordian, mistrz czarnej magii i zaufany wielkiego Zubena, władcy Arantu. Przybyliśmy z orkami do Khorinis, żeby ustanowić tu władzę Beliara. Nikt i nic nie powstrzyma dominacji naszego władcy. Przysyła mnie mistrz Giacomo. No nareszcie. Daj mi to, co przyniosłeś. Dobrze. Oto twoje złoto. Po co kupiłeś ten obraz? Nie zrozumiem, co ciebie może to obchodzić. Zdaje się, że gdzieś widziałem człowieka przedstawionego na obrazie. Co? Widziałeś go? Gdzie? Muszę wiedzieć, kim on jest. Być może wtedy będę mógł sobie przypomnieć, gdzie go widziałem. No dobrze. W takim razie ci powiem. To niebezpieczny typ, nazywany bezimiennym bohaterem Khorinis. Bestialsko zabił ognistego, kamiennego, lodowego i bagiennego smoka w górniczej dolinie. I popełniał w przeszłości jeszcze gorsze czyny. Niech go Beliar za to pokaże. Ale jeśli wiesz, gdzie ukrywa się wróg naszego władcy, to będziesz za to szczodrze wynagrodzony. Proszę mi wybaczyć, ale myliłem się. Wydaje mi się, że ten człowiek był zwykłym włóczęgą. Co? Cholera. Mam nadzieję, że mnie nie okłamałeś. W przeciwnym razie, moja zemsta będzie okrutna. Ale gdybyś się dowiedział, gdzie on się znajduje, obsypię cię złotem. Będę miał to na uwadze. Dobrze. Teraz idź do Granta. On wyprowadzi cię z miasta. Mogę o coś zapytać, mistrzu? Dobrze. Co chcesz wiedzieć? Po co czarni magowie przybyli do Khorinis? Już ci to mówiłem. Chcemy tu ustanowić władzę Beliara. A co konkretnie zamierzacie zrobić? Co ci przyszło do głowy? Sądzisz, że każdemu ciekawskiemu będę ujawniał nasze plany? Wcale nie, tak zapytałem. To dziwne, że zadajesz takie pytania. Nie jesteś przypadkiem szpiegiem Lorda Hagena. Dlaczego tak sądzisz? Ponieważ już schwytaliśmy jednego paladyna, który tu ciągle weszył. Najpierw wrzuciliśmy go do lochu, a potem orkowie zrobili mu przesłuchanie. Nie obawiaj się, mistrzu. Nie jestem szpiegiem. Mam taką nadzieję. To dla twojego dobra. W każdym razie, będziemy mieć oko na ciebie, dopóki będziesz w mieście. No dobra. Pułkownik orków, adept. Oczywiście wszyscy się na mnie głupio patrzą. Zastanawiam się, czy uda nam się tutaj coś zdziałać. Niestety problem jest taki, że nie umiem się skradać, a bardzo by się to przydało. Obrazicie się za te piwka? Chyba nie. Ogólnie moglibyśmy spróbować dostać się po ten list, ale nie dostaniemy się do górnego miasta jeszcze. No dobra, ale moglibyśmy spróbować zdobyć teleport do Khorinis. Okej. Tylko podejrzewam, że Grant mnie zauważy. Znaczy się w sumie, mam pomysł pewien. Zobaczymy, czy to się uda. Nareszcie jesteś. Nie zmuszaj mnie tak długo czekać, jasne. No, ja.
Daruj sobie, nie zamierzam wysłuchiwać twoich wymówek. Jasne. Nie chcę mieć żadnych kłopotów z tobą. Mądra decyzja. Myślę, że się rozumiemy. Czy wyprowadzisz mnie teraz z miasta? Później. Po pierwsze, mam dla ciebie zadanie. Możesz zarobić 50 sztuk złota. Zadanie. Co mogę dla ciebie zrobić? W gospodzie, w drodze na farmę Onara, zatrzymali się niektórzy z naszych chłopaków. Ich przywódca, Scott, już od dłuższego czasu nie przekazywał mi, jaka jest u nich sytuacja. Idź tam i spytaj go, dlaczego nie wysyła mi żadnej wiadomości. Czy będzie gotów udzielić mi informacji? W końcu mnie nie zna. Powiesz mu hasło, Gelden, i on przekaże ci informacje. Gelden. Tak. Wcześniej służyliśmy tam jako najemnicy, zanim popłynęliśmy do Khorinis. A teraz rusz swoje dupsko, póki ci gnatów nie połamałem. Dobra, ja bym bardzo chciała, żeby oni się przestali na mnie patrzeć. Znaczy, w sumie moglibyśmy spróbować uśpić Granta. Bardzo mi zależy, że na tym kuferku tutaj, a tamten się niestety na mnie też gapi. Jak to wygląda? Mam sen? Mam, tylko muszę go przypiąć, podejrzewam. Bo bardzo mi zależy na tym, żeby mieć ten kufer. No niestety nie zadziałał, bo gościu się na mnie łampi. Niedobrze. Spróbujmy teraz. Nie. Dostałam od tamtego. Ale myślę, że jest to do zrobienia. Wybaczcie, że ja próbuję to robić, ale bardzo mi na tym zależy, żeby to mieć. Aha, bo tamten się gapi na mnie, no dobra. Potem zaś tamten się łampi. Dobra, na razie chyba nam się tego teleportera niestety nie uda zdobyć. Natomiast możemy spróbować się przeteleportować do gospody. Bo już tam mamy też dostęp. Teraz mnie nie powinni bić. Adept. Witaj, wynoś się. Przeszkadzasz mi. No i jak? A co cię to obchodzi? Spadaj, albo cię pogonię. Uspokój się. Przysłał mnie Grant. Grant. Każdy tak może powiedzieć. Możesz to udowodnić. Powiem tylko jedno słowo, Gelden. Znasz nasze hasło. No cóż, więc muszę ci uwierzyć. Grant chce wiedzieć, co się dzieje. Dlaczego nie przesyłasz mu wiadomości? Chciałbym, ale nie mogę. A dlaczego? Wysłałem Harrow, jednego ze swoich ludzi, aby śledził bandytów. Miał na północy wybadać, gdzie znajduje się ich główny obóz. Ale ci dranie chyba go złapali. W każdym razie, on więcej się nie pojawił. A gdzie właściwie znajduje się obóz bandytów? Chłopcze, to głupie pytanie. Gdybym wiedział, to nie posyłałbym Harrow na zwiady. A przypuszczalnie, to gdzie może się znajdować? Przypuszczam, że dotrzeć tam można, idąc drogą na północ przez most. Można przyjąć, że ci dranie gdzieś tam siedzą przyczajeni. I gdzieś tam powinien być też Harrow. O ile jeszcze żyje. Hej, ty. Znalazłem Harrow. No wreszcie. I gdzie jest ten leniuch? Ten leniuch nie żyje. Zabili go bandyci. A to pech. No, rzeczywiście, szkoda go. Był w porządku. Znalazłem przy nim tę oto notatkę. Dobrze. Teraz przynajmniej wiem, co się wydarzyło. Teraz mogę przekazać wiadomość Grantowi. Powiedz mu, że sytuacja nadal jest niepewna. Co dalej? Nic więcej. To wszystko. I to mam przekazać Grantowi. Powiedziałem ci już wszystko. A teraz zostaw mnie w spokoju, dobrze? Chcę się odprężyć i napić piwa. No dobra, chyba nie ma co tutaj jakby buszować, plądrować. W sensie niby te rzeczy wszystkie są na zielono. Chociaż w sumie... nie wiadomo, kiedy ja potem tu wrócę.
Skoro mnie nikt za to nie bije, to czemu by tego nie pozabierać? Powinien być mądrzejszy. No i dobra, jeszcze pójdziemy na górę. Niektóre problemy rozwiązują się same. O ile będę miała klucze tutaj. Poczekajmy, co się stanie. Bez właściwego klucza nigdy tego nie otworzę. Lepiej uważać. Dobra, ale tutaj jest jeszcze otwarte, więc możemy sobie wziąć rzeczy. Niektóre problemy rozwiązują się same. Nie mam pojęcia, gdzie jest klucz. Możliwe, że któryś z bandytów ma go przy sobie. Nie pytał zdanie. Bez właściwego klucza nigdy tego nie otworzę. Dobra, mam pomysł, jakby się szybko dostać tam, gdzie potrzebujemy. Myślę, że najlogiczniej będzie iść tutaj do teleportera. I stamtąd, moi drodzy, jestem już z powrotem. Zakręciłam się trochę, bo tata do mnie zadzwonił. Dobra, czy ja dobrze w ogóle biegnę? Halo? Tak, okej. Dobra, biegniemy na cmentarz, a konkretniej tutaj. Tam nie powinno być nikogo, kto mi przeszkodzi w super teleportacji, więc będzie dobrze. I teraz tędy. I jesteśmy już pod samym miastem. Możemy iść z powrotem do Granta i mu powiedzieć co i jak. Cudownie. Dosyć wygodne, nie powiem, że nie, ale fajnie by było zdobyć ten teleport. Tylko, że to będzie naprawdę trudne, podejrzewam, dopóki on nie przestanie się na mnie gapić. Dobra, Grancik, mam dla ciebie informację. W sprawie Scotta. Tak. O co chodzi? Scott powiedział mi, że sytuacja jest nadal niejasna. Jak to? I to wszystko. Tak, to wszystko. O, wspaniale. Ten Scott do niczego się nie nadaje. Natychmiast wywalę tego idiotę. Cholera. Wszystko do dupy, jeśli nie zrobisz tego sam. Oto twoja nagroda. 50 sztuk złota. Dobrze. Teraz pora opuścić miasto. Poczekaj. Tak. O co chodzi? Potrzebuję cię do wykonania specjalnego zadania. Tak. O co chodzi? Ostatnio słyszałem pogłoski, że moi ludzie nie są zadowoleni ze mnie. Co dalej? Dowiedz się, co chłopaki o mnie myślą. Jeśli dobrze wykonasz zadanie, to dostaniesz ode mnie 100 sztuk złota. A co, jeśli nie będę miał na to ochoty? To będzie bardzo źle dla ciebie. Nie myśl, że możesz tu ze mną sobie pogrywać. Albo wykonasz robotę, albo cię załatwię. Wygląda na to, że nie mam wyboru. Sam to powiedziałeś. Mam teraz dużo spraw na głowie, dlatego nie mogę zwracać uwagę na innych. W czym tkwi problem? Być może ci powiem, ale tylko wtedy, kiedy wykonasz swoją robotę i będę z niej zadowolony. Czy teraz mam iść do każdego najemnika w mieście i pytać, co o tobie myśli? Nie, to nie tak. W ten sposób wszystko cepsujesz. Ludzie natychmiast zauważą, że cię wysłałem. Będziesz musiał zadawać pytania bardzo dyskretnie. Masz pomysł, jak to zrobić? Większość moich ludzi, mimo mojego kategorycznego zakazu, przesiaduje w gospodach w mieście. Dąszak nie znosi widoku leniuchujących najemników. A tę okoliczność moglibyśmy wykorzystać. Jak? Idź i pogadaj z Gassem i Butczem. Ci dwaj przebywają w gospodach Chorinis. Daj im piwa albo zrób dla nich jakąś przysługę. Najważniejsze, abyś wyciągnął od nich informacje. Czy tam uzyskam wszystkie informacje? A skąd to mam wiedzieć? Po prostu trzeba spróbować. Szczególnie ważne dla mnie jest, abyś dowiedział się, co myślą o mnie Evans i Hamlet. Evans i Hamlet. A co z nimi? Powiem ci później. Zbyt długo rozmawiamy. Ktoś może nabrać podejrzeń, że coś kombinujemy. Więc lepiej będzie, jak udasz się w drogę. Dobra, no to spróbujemy się dostać do pierwszej karczmy. No to myślę, że to będzie ta tutaj na ryneczku, nie? Konkretniej ta Koragona. Zobaczmy, co się tutaj dzieje. Mamy kasa. Czy są jacyś inni ludzie? Ej, ty. Chcesz piwa? Mogę ci postawić. Kim jesteś? Jestem stary Homer. Kiedyś byłem kimś innym. Cóż, ale teraz. Człowieku, to były czasy. Hik. Twoje zdrowie. Wydaje się, że masz problem z piciem. Problem z piciem. Hik. Co to za bzdury? Hik.
Stary Homer nie ma żadnych problemów z piciem. Rozumiesz? Aha, pewnie. Wszystko rozumiem. No to świetnie. Twoje zdrowie. Kim jesteś? Niewolnikiem. Że co? Jaki znowu niewolnik? Co ty pleciesz? Cóż, na orkowego najemnika mi nie wyglądasz. Człowieku, jestem kopaczem. Budowałem nawet tamę w górniczej dolinie. Hik. I co taki kopacz jak ty, tu robi, wśród orkowych najemników? Cóż, coś tam robię. Hik. Kiedy bariera nad doliną padła, ja, rozumie się. Hik. Chciałem uciec. Uciec. Dlaczego? Z powodu smoków. Hik. Smoków. Tak, smoków. Co, nie wierzysz mi? Ależ oczywiście, że ci wierzę. Smoki. Co było dalej? Cóż. W jednej wspaniałej chwili zebrałem się na odwagę, by przedostać się przez przełęcz. Hik. No i skierowałem się do miasta. A tu nagle jakichś dwóch typów podeszło mnie od tyłu. Hik. Człowieku, mało co nie umarłem ze strachu. To przecież mogła być straż miejska. Ale mi ulżyło, kiedy zobaczyłem swojego starego przyjaciela Granta. Co? Znasz Granta? Oczywiście. Hik. Kiedyś razem siedzieliśmy. Hik. A teraz jest dowódcą najemników. Razem ze swoimi ludźmi. Hik. Pomagał orkom i asasynom zdobyć Khorinis. Zawsze wiedziałem, że daleko zajdzie. Hik. Więc Grant pozwolił mi się przyłączyć do jego oddziału. Nie marnowałem czasu i zacząłem sprawdzać lokalne tawerny. Hik. Dobry pomysł, co? Hik. Skoro tak mówisz. Właśnie. Tu jest wszystko, czego tylko można zapragnąć. Twoje zdrowie. A przede wszystkim, orkowie zostawiają mnie teraz w spokoju. A to wiele znaczy, hehe. Dobra, wiecie co? Myślę, że z Homerem to już sobie dokończymy rozmowę w kolejnym odcinku, bo nie chciałabym, żeby był taki długi. Dziękuję Wam już, moi drodzy, serdecznie za oglądanie dzisiejszego materiału. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Jeżeli tak, zachęcam Was do łapki w górę, subskrypcji, komentarza. Trzymajcie się. Ja lecę montować dla Was ten film. Nagrywać kolejny, bo mam pasę i chcę, żeby tych odcinków było jak najwięcej. A jak na razie za bardzo porad nie potrzebuję jakichś, chyba że ktoś by mi podpowiedział, gdzie znaleźć lepszą broń, ale podejrzewam, że chyba nie znajdziemy lepszej na razie. Porozmawiamy z tymi najemnikami w kolejnym odcinku, porozmawiamy sobie z Homerem i zobaczymy, jak dalej ta fabuła się potoczy. Jest jeszcze kwestia tego paladyna ukrytego w koszarach i jak na razie widzę, że nie mam typowo tego zadania. Tak, do miasta wiemy, jak się dostać, ale będzie problem z Grantem, dopóki on mi nie zaufa. Z posłańcem, tak. No musimy oddać te pieniądze. Trzeba udać się do Granta. No to widzę, że i tak kontynuujemy sobie teraz te questy, co? No. Dobra, także zobaczymy, jak to nam tutaj pójdzie wszystko. Dzięki Wam jeszcze raz i do kolejnych filmów. Cześć!